Jest sobota. Ojciec chce zrobić prezent swojemu synowi. Na 18 urodziny. Wiedzą, że jest prawiczkiem. Chce mu załatwić dziewicę. Dzwoni do syna. Mówi, synu, jedź na wskazany adres. Wejdź po schodach do budynku. Otwórz drzwi. W środku będzie białe łóżko z białą pościelą. I na nim będzie leżała dziewica. Syn mówi, ojcze, zrobię jak każesz. Syn dotarł na miejsce, wchodzi po schodach, otwiera drzwi, rozgląda się, patrzy, jest łóżko z białą pościelą i na nim leży piękna kobieta. Ojciec dzwoni telefonicznie z potwierdzeniem. Jesteś w środku? Jesteś na miejscu? Jestem, powiada syn. Jest białe łóżko? Jest, odpowiada syn. Ojciec, jest na nim kobieta? Syn odpowiada, jest. Stoi sosna. Zdezorientowany syn źle zrozumiał pytanie ojca, bo chodziło o... Rozgląda się tak, patrzy przez okno, wychyla głowę i mówi, stoi sosna. Ojciec do syna, to skarż na nią. Syn rozpędza się niczym Batman przez okno i leci na sosnę. Spada taki poszarpany, pokrwawiony, poturbowany. Ojciec pyta się, potwierdzając. Była krew? A syn. Była z uszów i z nosa. Ojciec do syna. Ty mój mały sadysto.